Granicznej młodszego chorążego Konrada Kamińskiego. Apel w pamięci z okazji odpustu partyzanckiego w Czarnym. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Szczawy, Beskidów, Gorców i Podhala, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu w dniu odpustu partyzanckiego w Szczawie, aby w związku ze zbliżającą się 80. rocznicą powołania do życia pierwszego pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej przywołać pamięć żołnierzy polskich walczących o niepodległość w latach II wojny światowej. Do was wołam, mieszkańcy ziemi sądeckiej, limanowskiej, gorlickiej i nowotorskiej. Stańcie do apelu! Brawo, do apelu! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego, polskich sił zbrojnych na zachodzie, żołnierzy Armii Krajowej, batalionów chłopskich, Narodowej Organizacji Wojskowej oraz innych organizacji niepodległościowych, a także zakonspirowanych urzędników cywilnych organów Polskiego Państwa Podziemnego, poległych z rąk niemieckiego okupanta. Stańcie na apel! Zginęli śmiercią męczeńską! Wzywam żołnierzy inspektoratu ZWZ AK Nowy Sącz, z obwodów Nowy Sącz, Limanowa, Gorlice i Nowy Targ, którzy przez 5 długich lat niemieckiego terroru przygotowali się do wyzwolenia Podhala i odbudowy niepodległej II Rzeczypospolitej. Stańcie do apelu! Do apelu! Wzywam żołnierzy pierwszego pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej, którzy poświęcili życie za wolną i niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Do ciebie wołam, majorze Antoni Gryzina Lasku, doktorze Świcze, legionisto, organizatorze pierwszych struktur konspiracji na Podhalu, komendancie Związku Czynu Zbrojnego, który swoją samobójczą śmiercią, chroniąc towarzyszy broni, złożyłeś najwyższą ofiarę dla ojczyzny. Stań do apelu! Zginął śmiercią męczeńską! Do ciebie wołam, podpułkowniku Stanisławie Mirecki Pocieju, inspektorze Nowosądecki i organizatorze pierwszego pułku strzelców podhalańskich AK, który odebrałeś sobie życie, chroniąc sekrety akcji Burza. Stań do apelu! Zginął śmiercią męczeńską! Do ciebie wołam, majorze Adamie Stabrawo Porowy, ostatni inspektorze Nowosądecki AK oraz dowódcu pierwszego pułku strzelców podhalańskich AK, który zmarłeś na obczyźnie, wyklęty przez komunistyczną Polskę. Stań do apelu! Słowa bohaterowi! Wzywam was, członkowie sztabu inspektoratu i pierwszego pułku strzelców podhalańskich AK, kapitanie Erneście Durkalcu, Sławie, rotmistrzu Włodzimierzu Budarkiewiczu, Podkowo, rotmistrzu Michale Wojciechowski, profesorze, poruczniku Janie Cieślaku, Macieju, poruczniku Szymonie Fyrciu, Jaskółko, poruczniku Stefanie Jedliński, Bartku. Stańcie do apelu! Sława bohateru! Wzywam was, dowódcy pierwszego w inspektoracie AK Nowy Sącz, oddziału partyzanckiego AK Wilk,
poruczniku Władysławie Szczypko, Lechu, podporuczniku Janie Stachurze, Adamie, poruczniku Krystianie Pięckowskim, Zawiszo, podporuczniku Feliksie Perekładowskim, przyjacielu. Stańcie do apelu! Słowa bohaterów! Wzywam was, dowódcy powstałych we wrześniu 1944 roku batalionów 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK, poruczniku Wojciechu Lipczewskim Andrzeju, kapitanie Julianie Krzewickim Filipie, poruczniku Mieczysławie Przywylskim Michale, kapitanie Julianie Zapało Lamparcie. Stańcie do apelu! Słowa bohaterów! Wzywam was, dowódcy kompanii 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK, poruczniku Marianie Skowronie, Olcho, podporuczniku Gustawie Góreckim, Gustawie, poruczniku Bronisławie Humenny, Antku, poruczniku Janie Połomskim, Dębie, podchorąży Franciszku Paszku, Micicu, podchorąży Bolesławie Porygo, Orliku, poruczniku Julianie Zupku, Tatarze, poruczniku Tadeuszu Kosmowskim, Lesie, podporuczniku Adamie Czartoryskim, Szpaku, podporuczniku Adamie Winnickim, Bazurze. Stańcie do apelu! Słowa bohaterów! Wzywam was, zrzuconych na placówkę Wilga, żołnierzy cichociemnych, którzy nie bacząc na straszliwe niebezpieczeństwo czyhające na was podczas lotu do Polski, by z bronią w ręku walczyć o wolną i niepodległą ojczyznę. Wykonaliście swój żołnierski obowiązek z poświęceniem i honorem, przynosząc chwałę orężu polskiemu. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam was, poruczniku Hubercie Broksie, Jubelcie i sierżancie Johnny Duncanie, Johnny, bohaterscy żołnierze alianccy, których los rzucił w góry Beskidów i Gorców, by ramię w ramię z żołnierzami AK walczyć ze wspólnym wrogiem. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam was, żołnierze Armii Krajowej z Podhala i Sądecczyzny, którzy po 1945 roku doznaliście szykan i represji ze strony komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Do was wołam, poruczniku Janie Tokarczyku, Baco, poruczniku Zygmuncie Jońcu, Zygu, Stanisławie Frączku, Zaporze, Marianie Mordarski, Orle, Marianie Moslerze, Leliwo. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Do was zwracam się potomni, pochylając w zadumie i szacunku głowy, by uczcić męczeństwo córek i synów narodu polskiego. Zachowajcie w swych sercach pamięć o ich ofierze złożonej za honor i wolność Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! Teraz na